Cześć moi kochani, witam Was gorąco w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję i test na żywo podkładu z firmy L'Oreal. Jest to ten nowy tłumacz. Około 3 tygodnie temu dostałam od firmy L'Oreal właśnie do przetestowania ten nowy podkład, nowy ulepszony właśnie tłumacz i dziś chcę Wam powiedzieć na jego temat kilka słów, ponieważ używam go już przynajmniej 2 tygodnie i chcę zrobić Wam test na żywo, żeby pokazać jak on wygląda na twarzy i przyjdę oczywiście po kilku godzinach, po 8-9 godzinach pokazać się, czy on wytrzymał właśnie te godziny na mojej twarzy. Jeżeli chodzi o moją skórę, ja mam cerę przesuszoną, bardziej taką może w tej chwili normalną, w kierunku do suchej, ale nie mam jakichś suchych skórek. Mam rozszerzone pory tutaj na policzkach i moja cera jest w wieku 32 lat. Więc tyle, jeżeli chodzi o moją skórę twarzy. Ten podkład przyszedł do mnie w 3 buteleczkach. I to są właśnie jakieś nowe odcienie, które się lepiej dopasowują do karnacji. I to jest akurat seria podkładów do karnacji jasnej. Ponieważ nie wiem, czy widzicie tutaj, te podkłady właśnie są podzielone na kilka różnych typów kolorystycznych. Tutaj mamy karnację jasną, tutaj mamy karnację średnią, a tu mamy karnację ciemną. I każdy z tych jeszcze podkładów jest rozdzielony na podkłady w tonacji chłodnej, w tonacji neutralnej oraz w tonacji ciepłej. Jeżeli chodzi o te podkłady, to ja dostałam 2 podkłady w tonacji neutralnej właśnie do jasnej karnacji oraz podkład w tonacji chłodnej również do jasnej karnacji. To jest 1N, to jest 2N, a to jest 3R łamane na 3C. I jeżeli chodzi o odcienie ciepłe, jest dostępny 3D łamane na 3W. Wydaje mi się, choć nie sprawdzałam tego w sklepie, że jeżeli macie na przykład odcień skóry w tonacji ciepłej, czyli żółtej, to niestety ten podkład będzie dostępny tylko i wyłącznie w takich troszeczkę ciemniejszym kolorze. Nie ma tego właśnie 1D łamane na 1W, tylko to jest od razu 3. Oczywiście każdy z tych 3 kolorów pokażę Wam u siebie na policzku, zrobię sobie takie kreski, żebyście mogły zobaczyć, jak dany kolor się prezentuje. Jeżeli chodzi o moją karnację, w tym momencie jestem trochę opalona. Ten 1N jest naprawdę tak bardzo jasny, że myślę, że nawet w zimę dla mnie będzie troszeczkę za jasny i będę musiała go łączyć właśnie z tym drugim. Ale te 2 kolory są moim zdaniem bardzo ładne i bardzo takie neutralne. Myślę, że dla każdego się sprawdzą. W tym momencie używam ten, znaczy jeszcze tydzień temu używałam tylko i wyłącznie tego, a teraz będę mieszała te 2 odcienie. Ten troszeczkę jaśniejszy, ten jest ciemniejszy i one dla mnie się najlepiej sprawdzają właśnie te 2 kolory połączone razem. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi właśnie o moją skórę, o ton mojej cery, to ja mam cerę w tonacji takiej neutralno-chłodnej. Myślę, że jak większość z Was, jak większość Polek właśnie w naszym kraju pięknym. Więc tak to wygląda. Tak wyglądają te 3 buteleczki. Teraz Wam powiem kilka słów o tym podkładzie. Ten podkład, w ogóle to opakowanie przyszło do mnie właśnie z taką karteczką. I tu jest napisane, że ten podkład zawiera jakieś nowe pigmenty, jeszcze lepiej dopasowane do odcienia, czyli prawdopodobnie on się będzie jeszcze lepiej dopasowywał kolorystycznie właśnie do naszej karnacji. Zawiera też olejki dla idealnego stapiania się podkładu ze skórą i to jest napisane rewolucyjne połączenie 4 olejków eterycznych dla wyjątkowego komfortu aplikacji i równomiernego wykończenia makijażu. Zapewnia doskonałe rozprowadzenie podkładu, łatwość użytkowania i wyjątkowo sensoryczne doświadczenia. I oprócz tego jest jeszcze nowy standard nawilżenia dla komfortu Twojej skóry. Nowa kremowa formuła zawiera kombinację gliceryny, witaminy E i B5 dla wyjątkowego komfortu. Pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku. Jeżeli chodzi o podkład ten stary tłumacz, robiłam jego recenzję na swoim kanale. Będziecie miały link do tego filmiku na dole. Tylko niestety tamten filmik był nagrywany już kilka lat temu, był nagrywany innym aparatem i jakość była trochę słabsza, ale myślę, że wszystko co było potrzebne było zawarte właśnie w tym filmiku. I ten podkład, ten stary tłumacz, starej wersji mi się kompletnie nie sprawdził, nie lubiłam go, miał dla mnie słabe krycie, brzydko wyglądał na skórze i wszystko na nie. No. A jeżeli chodzi o ten nowy podkład, to jest
jest podkład moim zdaniem do cery normalnej, do cery mieszanej w kierunku suchej, może z lekką przetłuszczającą się skórą, chociaż dla skóry, która jest tłusta, bym go odradzała, ponieważ on jest moim zdaniem rozświetlający. On daje taki aksamitny efekt na skórze, ale daje właśnie rozświetlenie. I jak się patrzy tutaj w tą buteleczkę, wy prawdopodobnie zrobię wam zbliżenie, ale możecie tego nie zobaczyć, on zawiera taki delikatny złoty piasek w sobie. Nie widać jakichś drobinek na twarzy, nawet w słońcu nic nie widać, po prostu jest ładne rozświetlenie, ale w buteleczce widzę, że ten piaseczek taki właśnie złoty jest. Taki ładny właśnie złoty piasek jest w tym podkładzie. Podkład ma 30 ml, data przydatności od otwarcia to jest 12 miesięcy. Kolor 1N wygląda tak, to jest kolor bardzo, bardzo jasny. Tak jak mówię, mi się wydaje, że nawet jak będę, bo ja w zimę jestem bardzo jasna, ale on i tak będzie dla mnie za jasny, bo ten odcień jest naprawdę prawie że biały moim zdaniem. Zrobię wam oczywiście swatche u siebie właśnie na policzku wszystkich tych kolorów, żebyście zobaczyły. I tu jest napisane, że to jest podkład idealnie dopasowujący się do kolorytu i struktury skóry. Zawiera mineralne pigmenty, idealnie dopasowuje się do odcienia i tonacji skóry. Kremowa konsystencja, bardzo łatwo się rozprowadza dla idealnego krycia bez efektu maski. Jeżeli chodzi o ten podkład, ja go używam, tak jak mówię, od około 3 tygodni, może mniej więcej 2 tygodni, bo 3 tygodnie temu go dostałam. Od razu go nie zaczęłam używać, ale przynajmniej przez 2 tygodnie ostatnio go używam i dla mnie to jest naprawdę rewelacyjny podkład. To nie jest tak, że jak dostałam ten podkład za darmo, to moja recenzja będzie pozytywna. Jeżeli mnie znacie, oglądacie mnie przez dłuższy czas, wiecie, co ja na ten temat myślę. Może to głupio zabrzmi, ale stać mi na to, żeby sobie sama kupiła ten podkład. Nie musi mi jakaś firma po prostu przesyłać, tym bardziej jak nie przyślę, to u mnie nie ma czegoś takiego, że recenzja musi być pozytywna w życiu. Jeszcze bardziej jestem nastawiona sceptycznie do danego produktu, jeszcze bardziej go sprawdzam. Naprawdę nie musicie się obawiać, czy ta recenzja będzie prawdziwa. Będzie naprawdę prawdziwa, w 100%. Więc tak, jeżeli chodzi o taką małą recenzję właśnie tego podkładu po tych 2 tygodniach używania, kolor jest naprawdę przecudowny, pięknie się stapia z cerą, cera wygląda aksamitnie, jest rozświetlona, wygląda po prostu przepięknie, ma świetne krycie moim zdaniem, zresztą same zobaczycie za chwileczkę. Jeżeli chodzi o to, jak się utrzymuje, to nie jest podkład długotrwały, więc w życiu Wam nie utrzyma się 12 godzin, znaczy on po 12 godzinach, po tam 10 godzinach on jeszcze jest na twarzy, ale on się już troszeczkę ściera, ale nie schodzi w jakichś plamach, nie tworzy plam, nie podkreśla też suchych skórek, na przykład te przy nosie mam, trochę zaznacza zmarszczki, ale to wszystko będziecie mogły zobaczyć zaraz przy teście na żywo. Więc jeżeli chodzi o te podkłady, zrobię Wam teraz szybciutko prezentację danego koloru właśnie, może na dłoni oraz na policzku, żebyście zobaczyły, jak to wygląda. Oczywiście opakowanie szklane, bardzo ładne i to jest odcień 1N, oczywiście mają pompeczkę. Bardzo jasny odcień, jak widzicie. Naprawdę dla bladzioszków. A jeżeli chodzi o ten kolor, to jest taki ładny właśnie beżowy, bardzo neutralny. Nie ma w sobie żadnego jakiegoś różowego pigmentu, chociaż może delikatnie, ale też delikatnie prześwitują tutaj i żółte tony, więc to jest taki bardzo neutralny odcień. Naprawdę bardzo ładny. Teraz kolor 2N Vanilla. I to jest ten, to jest 2N, to jest 1N, to jest 2N. I ostatni podkład, to jest ten 3R łamany na 3C i to się nazywa Rose Beige. I ten trzeci odcień jest tutaj właśnie na mojej żuchwie, czyli to jest 1N, to jest 2N, a to jest 3R łamany na 3C. Tak się prezentują te kolory. A na dłoni prezentują się tak te odcienie. To jest 1N, to jest 2N, a to jest 3R łamane na 3C. A z daleka prezentuje się to tak.
dużo czasu na to poświęcam, jeżeli chodzi właśnie o pokazanie tych kolorów, ponieważ wiem, że to jest dla Was bardzo ważne, żeby dobrać po prostu odcień do swojej karnacji. I tak jak jest napisane tutaj, że ten podkład się dopasowuje kolorystycznie do naszej cery. Jeżeli troszeczkę jakiś to delikatnie inny odcień weźmiemy niż nasza karnacja, albo troszeczkę na przykład za jasny, to on się właśnie dopasuje się do naszej skóry. Dobrze, więc moi kochani, teraz rozpoczynam test na żywo tego podkładu. Zmierzam sobie dwa kolory. 2N oraz 3R łamane na 3C, ponieważ ten jest dla mnie w tym momencie za jasny, ten jest za ciemny. Razem mam nadzieję, że pięknie będą współgrały i ładnie będą wyglądały na mojej skórze. Jeżeli chodzi o konsystencję tego podkładu, zobaczcie, oczywiście ma pompeczkę. Jest to konsystencja rzadka. Z tym, że to nie jest aż tak rzadkie, żeby bardzo mocno spływało z dłoni, przesuwa się na dłoni, ale nie jest to po prostu woda. Bardzo lubię taką konsystencję, najlepiej mi się sprawdzają właśnie podkłady w takiej formie, takie płynne. Więc wycisnęłam troszeczkę tego 3R łamane na 3C, teraz wycisnę sobie ten 2N. Jeżeli chodzi o jego aplikację, nakładałam go zarówno gąbeczką z Real Techniques, nakładałam go pędzelkiem również z Real Techniques, nakładałam go również takim pędzelkiem, naprawdę próbowałam go nakładać różnymi pędzelkami, też Hakuro H50. Ze wszystkimi współgra, bardzo ładnie się nakłada, nie ma żadnych właśnie problemów z nałożeniem tego podkładu. Więc może zrobić tak, że na jedną połowę twarzy nałożę go właśnie gąbeczką, a na drugą połowę nałożę go pędzelkiem. Więc zobaczycie, jaka będzie różnica właśnie pomiędzy jedną a drugą stroną twarzy. Więc tak, na tą stronę twarzy nałożę go gąbeczką. Zmieszam sobie te dwa odcienie. Nałożę na skórę. I rozprowadzam. Tak jak mówię, nie ma żadnego problemu właśnie z aplikacją, on się bardzo dobrze rozprowadza, dobrze się wtapia. Przy czym wygląda bardzo ładnie i naturalnie, bardzo aksamitnie i tak rozświetlająco. Dobrze, więc na razie rozprowadziłam go tylko i wyłącznie na tej stronie twarzy. Więc tak to wygląda. A teraz na drugą stronę będę nakładała go tym właśnie pędzelkiem zwilżonym. To jest Real Techniques Puffing Brush. Dobrze, więc tak właśnie się prezentuje podkład nałożony pędzelkiem, a tak gąbeczką. Więc jak widzicie, ten podkład ma naprawdę świetne krycie. Bardzo ładnie wygląda na skórze, bardzo aksamitnie. Jest rozświetlający, ale nie jest błyszczący, nie ma efektu takiego mokrego, nie wiem, tłustego właśnie podkładu na skórze. Praktycznie w ogóle się nie klei, odrobinkę. On też po jakimś czasie, po paru minutach zastyga na twarzy, tak się bardziej może wchłania i wygląda bardziej matowo niż na początku, jak go nakładamy. Jest taki bardzo rozświetlający, a później jest właśnie taki bardziej satynowy właśnie, ale też pięknie rozświetla skórę. Wygląda bardzo ładnie. Zresztą, jak widzicie, naprawdę jestem z niego zadowolona i muszę Wam powiedzieć, że użyłam go od mniej więcej 2 tygodni, dzień w dzień, cały czas, tylko i wyłącznie właśnie ten podkład. Bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Szczególnie lubię go za to, że aplikacja jest naprawdę bajecznie prosta i świetnie się rozprowadza, nie tworzy żadnych smug i aplikacja zajmuje naprawdę, nie wiem, minutę. Czy tym, czy tym, czy pędzelkiem, czy gąbeczką. Świetnie się naprawdę aplikuje ten podkład. I wygląda bardzo ładnie na skórze, zresztą tak jak widzicie. I to jest tylko i wyłącznie jedna warstwa właśnie tego podkładu. Pokażę Wam teraz w zbliżeniu pory, zmarszczki jakieś mimiczne i tak dalej, żebyście zobaczyły wszystko, jak to wygląda. Ten podkład na 100% nie wchodzi w pory, ponieważ w żadnym porze, a mam rozszerzone pory tutaj na policzkach, nie widzę białych takich punkcików. Wygląda bardzo ładnie na twarzy,
ale muszę Wam powiedzieć, że on odrobinkę zaznacza tą fakturę skóry, troszeczkę zaznacza właśnie pory, ale nie tak, żeby w niej wchodził. Po prostu z bliska, jak się na niego przyglądam, to widzę, że ta skóra jest taka troszeczkę obciążona i odrobinę właśnie te pory są tak zaznaczone na mojej skórze. I jeżeli chodzi właśnie o to krycie, to moim zdaniem wszystko, jakieś tam małe niedoskonałości skóry są przykryte, przebarwienia są przykryte, może jakichś większych pryszczy na pewno nie schowa, bo to nie jest jakiś taki bardzo ciężki, bardzo kryjący właśnie podkład, taki średnio kryjący w kierunku do mocno kryjącego. I teraz jeżeli chodzi o samo utrzymywanie się tego podkładu na skórze, on się trzyma u mnie około 7 godzin, coś takiego. Wygląda przez te 7 godzin ładnie, po pewnym czasie ja go też przypudrowuję, czasami go pudruję, czasami nie, ale to w zależności od tego, ile potrzebuję, żeby on się utrzymał na tej skórze. Jeżeli tam, nie wiem, potrzebuję 4-5 godzin, to go nie pudruję i on bardzo ładnie wygląda. Po tych właśnie 4-5 godzinach już ten błysk wychodzi, taki troszeczkę większy, ale to nie jest też efekt taki bardzo mokry, nie wiem, tłustej skóry, nie, bardzo ładnie wygląda i naturalnie, a normalnie przypudrowuję go zazwyczaj pudrem z Shiseido, takim zwykłym kompaktowym, a tym razem przypudruję go pudrem z Kiko, transparentnym, białym, i przyjdę do Was właśnie po jakichś 8-9 godzinach pokazać się, jak on się prezentuje, czy się zaczął jakoś bardzo mocno świecić, czy bardzo mocno poschodził, czy poschodził w plamach i tak dalej. Będziecie mogły wszystko pięknie zobaczyć właśnie po 8 godzinach. I już tak na wstępie Wam powiem, bo tak jak mówię, już go używam, to jak go nie przypudruję, trzyma mi się około 5 godzin, a jak go przypudruję, trzyma się 7, 8, właśnie 9 godzin, coś około tego. Więc najpierw może nałożę sobie jeszcze korektor, tak jak mówię, korektor oczywiście pod oczy, ponieważ no niby troszeczkę go pod oczy nałożyłam, nie mam teraz jakichś takich cieni czy co, że musiałabym użyć korektora, ale dla świętego spokoju chcę ten korektor trochę nałożę właśnie pod oczami. Przybuduję się właśnie tym pudrem, dokończę makijaż twarzy, czyli nałożę sobie bronzer, konturuję sobie twarz bronzerem, to jest bronzer z Inglota, puder do modelowania twarzy HD numer 508 i to wszystko. I zaraz do Was wrócę. Dobrze, więc jestem już z powrotem i teraz mam dla Was wspaniałą niespodziankę, ponieważ firma L'Oréal przesłała mi dwa takie właśnie pudełeczka z tymi podkładami. To jest takie samo pudełko, które Wam przed chwilą pokazywałam, tylko świeżutkie, i to jest pudełeczko przeznaczone właśnie na rozdanie dla moich widzów. Jestem bardzo szczęśliwa, że firma L'Oréal pomyślała również o Was i będziecie mogły sobie spokojnie w zaciszu domowym właśnie przetestować jeden z tych trzech podkładów. To są te same odcienie, czyli 1N, 2N oraz 3R/3C. Oczywiście trzy osoby będą mogły wygrać jeden z tych właśnie trzech podkładów, które tutaj widzicie. Najważniejszym punktem tego regulaminu jest to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, ponieważ to jest rozdanie tylko i wyłącznie dla moich widzów, więc jeżeli tego nie robisz, zapraszam Cię gorąco do tego. Drugą rzeczą, może taką małą prośbą jest, żebyście zalajkowały mój filmik. To nie jest konieczność, ale będzie mi bardzo miło. I musisz oczywiście zostawić komentarz na dole. Jeżeli chodzi o komentarz, to jest taka moja mała prośba do Was. Napiszcie mi w komentarzu, ile macie lat, ponieważ jestem bardzo ciekawa już od dłuższego czasu, ile lat mają moje widzki, jaki wiek, po prostu jaki przedział wiekowy mnie ogląda. To jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, więc nie wstydź się, ja mam 32 lata, nie wstydzę się tego powiedzieć, więc zapraszam Cię gorąco do tego, żebyś napisała, ile masz po prostu lat. Więc tak, i coś jeszcze było. A, i w komentarzu musisz koniecznie napisać, oprócz tego właśnie, ile masz lat, wybierz sobie, który podkład będziesz chciała właśnie dostać ode mnie. Czy 1N, czy 2N, czy 3R/3C. I to wszystko. Jeżeli chodzi o resztę regulaminu, masz pod spodem, pod filmikiem. Więc jeżeli chodzi o rozdanie, to wszystko. Jeżeli chodzi o test na żywo, spotkamy się za 8-9 godzin. Przyjdę wieczorkiem po prostu się pokazać, jak ten podkład się sprawował. Więc buziaki. Dobrze, moi kochani, więc minęło 9 godzin, odkąd nałożyłam ten podkład. Przychodzę do Was teraz już pokazać się, jak moja skóra wygląda po tym właśnie czasie. Jestem bardzo zmęczona, więc tylko szybciutko Wam wszystko zaprezentuję. Zresztą tak jak widzicie, tak wygląda moja skóra teraz po tych 9 godzinach. Jeżeli chodzi o bronzer, to dalej jest widoczny, ponieważ tak jak widzicie, kontury są zachowane. Oświetlenie jest trochę inne, bo już mówię, jest późno w nocy, bardzo późno w nocy i mam sztuczne oświetlenie, wcześniej nagrywałam w dziennym świetle. Jeżeli chodzi o sam podkład, to w dalszym ciągu ja go widzę na swojej twarzy. Troszeczkę tak jakby zanikł, ale nie zrobił mi żadnych plam, nie porobił mi plam na przykład na czole, tutaj gdzieś na policzkach, ani nigdzie, tylko tak jakby odrobinę jest po prostu mniej widoczny niż na początku, na samym początku.
Jeżeli chodzi o błysk, o przetłuszczanie się, to jak widzicie, on się troszeczkę już zaczął świecić i na czole, i tutaj na policzkach. Wygląda to w ten sposób. Zaraz zrobię Wam zbliżenie na moją twarz, żebyście zobaczyły, jak ten podkład się prezentuje po tych kilku godzinach właśnie na mojej skórze. A teraz się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w rozdaniu.